Media, dwa ciała w Olsztynie z ranami postrzałowymi ciała dwóch mężczyzn pod komisem w Olsztynie. Jak informują lokalne media, ciała dwóch mężczyzn odnaleziono na terenie jednego z komisów samochodowych przy ulicy lubelskiej w Olsztynie. Nieoficjalnie u obu stwierdzono rany postrzałowe głowy. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze RMFFM, przy jednym z komisów w Olsztynie znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku około 50 lat. Przy jednym z nich funkcjonariusze mieli znaleźć dokument tożsamości. Olsztyn, ciała dwóch mężczyzn, ze wstępnych ustaleń mediów wynika też, że na miejscu zdarzenia policja znalazła broń. Obecnie trwają oględziny i zabezpieczenie zwłok oraz śladów. Na miejscu pracuje prokurator wraz z policyjnymi śledczymi. Jak ustalili dziennikarze, około z tego samego rejonu około godziny 16 policja miała być poinformowana o agresywnym mężczyźnie przebywającym w pobliżu komisu samochodowego. To właśnie po tym zgłoszeniu dokonano odkrycia ciał dwóch mężczyzn. Na ten moment policja z Olsztyna nie wyklucza żadnego scenariusza.